Dobra, odpalamy gierkę i wpakowanie jest tak, słuchajcie, że póki nie naciśniemy startu, nie ma głosu. Gotowi? Lecimy. Wbrew pozorom gra mi się wygodnie. Nie mam z tym problemu. O, ale skasuję ich, patrzcie. Mistrz Pac-Mana. Zobaczcie, górę mamy całą już ograną. Jeden minus jest taki, że trzeba trzymać. Inaczej, dobrze mi się gra, jak jedną ręką trzymam automat, a drugą steruję, bo inaczej byłoby chyba troszeczkę niestabilnie dla mnie. I teraz tak, słuchajcie, jakby się ktoś znalazł, kto nie wie, o co chodzi, to już tłumaczę. My jesteśmy panią Pac-Man, czyli tą piękną, żółtą kuleczką z kokardeczką. I naszym zadaniem, słuchajcie, jest zebranie tych wszystkich kulek. Wtedy jest koniec etapu. I teraz tak, jeżeli zbierzemy te wszystkie kuleczki, to jest koniec. Ale jeżeli dotkną nas te duchy, to przegrywamy. I teraz tak, przegrywamy jeszcze w momencie całkowicie, kiedy stracimy wszystkie życia, które mamy tutaj na dole. Mi zostało ostatnie. Ale to już wygramy. I ten, jeżeli tam były takie żółte, duże kuleczki świecące, jeżeli je zbierzemy, to w tym czasie jest krótka chwila, o widzicie, tak jak teraz, gdzie duchy zmieniają się w takie niebieskie maszkary i możemy je my pożerać i dostajemy za to oczywiście ekstra punkty, bo jest to typowa gra na automaty, gdzie punkty są najważniejsze. O, a ten kolega się nie zamienił, jakieś oszustwo. Dobra, przerżnąłem standardowo. Gramy jeszcze raz. No i oczywiście gra jest na tyle fajna, jak to stare gry, że przerżniesz, to lecisz od początku. O, teraz to mi się skrzywiło, ale to przez emocje, wiecie, Pac-Man to. Ten czerwony nie chce się zamieniać, on co zakańczasz jeden? Czemu się nie chce zamieniać? Otoczyli mnie. Wróć i do góry. Nie tu! Ale sprytny duchrzek. Nie tu! Aaaa! Powiem wam szczerze, teraz nie poradziłem sobie chyba z obsługą tego, bo wydawało mi się, że kliknąłem w dół, a on nie poszedł, może za mało zdecydowanie. Czyli tak, trzeba to naciskać dość zdecydowanie, nie na pół gwizdka. Aha. Powiem wam szczerze, te duchy mają lepszą inteligencję niż w wielu grach obecnie. Nasi przeciwnicy oflankowali mnie. Zostaw mnie, panie. Dobra. Czekamy. I udało nam się. Skończyliśmy etap. Etap drugi. No, zbieraj, zbieraj, panie, zbieraj! No i dobra, skończyło się Eldorado. Nie, jest okej, okay. Nawet mimo tego, że ja mam wielkie ręce, da się w to grać. I myślę, że po chwili człowiek by się naprawdę przyzwyczaił i naprawdę grałby w to bez problemu. Już teraz dużo lepiej mi się steruje. Zabawa genialnego. A i wydaje mi się, że lepiej się steruje, jak cały czas trzymamy na tym palce, niż jak robimy pojedyncze ruchy. Czyli normalnie jak analogiem na PlayStation. Dobra, myślę, że z Pac-Mana nam starczy. Nigdy nie byłem w tą grę dobry, więc nie będę się dalej uśmieszał.
zapraszam na kolejny automat.